Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i witam was w trzecim odcinku modyfikacji do Gothica 2 Czarne Serce. Widzę, że panowie tak cały czas wszędzie razem chodzicie. Ostatnio dostaliśmy się, moi kochani, do miasta. Także wow. No i idziemy wyżej, bo nie zwiedziliśmy jeszcze całości. Tutaj będzie pewnie ten cały gościu na I. A ty kim jesteś? Żołnierz. To raczej nic. Kolejny żołnierz. Pozbieram sobie koło was tutaj roślinki. Żołnierz. Niebieski pes. Dużo korzeni leczniczych. Dobra, tamten już dostaje czegoś i chce mnie zagadać, ale musisz, kościu, poczekać chwilę. Konar. O, dajcie mi to. Niebieski bez. Dobra. Tu też mogę wejść po jakąś roślinkę. O, goblinie jagody. Ciekawe, czy będziemy mogli się uczyć alchemii. Cześć. Cóż, obcy, muszę cię rozczarować, ale zamek nie jest dla ciebie. Tak, już mi to mówili. Powiesz mi przynajmniej, kim jesteś? Jestem Ingmar, wojownik Inosa i dowódca przeciwko poplecznikom Beliara. Możesz mi coś opowiedzieć o zamku? Oczywiście, twierdzę Topas przez kilka stuleci prowadzi długą tradycję szkolenia wojennego. Tutaj nasi żołnierze uczą się wszystkich technik walki, których potrzebują przeciwko wrogom, szczególnie przeciw orkom. Ale tutaj w twierdzy szkoleni są nie tylko normalni żołnierze, to również miejsce, gdzie nasi rycerze zostają paladynami, nieugiętymi wojownikami Inosa. Brzmi interesująco, ale dlaczego nie miałbym wejść do zamku? Ufamy tylko naszym ludziom, gdyż zawsze musimy się liczyć z atakiem szpiegowskich popleczników Beliara. Opowiedz mi coś o sobie. O mnie? Dlaczego chciałbyś coś o mnie wiedzieć? No tak po prostu, myślę, że gdzieś cię już widziałem, jednak nie wiem gdzie. Skąd pochodzisz? Pochodzę z kontynentu, urodziłem się w Ardei, a wychowałem w Faring i ostatecznie walczyłem dla Lorda Hagena. Hagena? Tak, razem walczyliśmy ramię w ramię w niezliczonych walkach z orkami. To tajemnica, ale powiem ci, że nasza ostatnia misja nie zakończyła się sukcesem. Niech zgadnę, byłeś w górniczej dolinie Korinis. Tak, to prawda. Osobiście nie byłem w dolinie, lecz w mieście, ale masz rację. Skąd to wiesz, obcy? No cóż, los chciał, że stamtąd pochodzę. Ale co robisz w tej okolicy? Jestem w trakcie ważnej misji. Tak? W jakiej ważnej misji? Przykro mi, ale nie mogę ci powiedzieć. Pracuję dla magów wody, więc nie musisz się martwić. No dobrze, jednak będę ci miał na oku. Szukam pewnej książki, nazywa się Płaszcz Płomieni. Dlaczego potrzebujesz tej książki? Znasz ją? Powinienem załatwić to dla Aguasa, maga wody. Oczywiście, że ją zna, przecież to podstawowa lektura dla każdego paladyna. I mówisz, że potrzebujesz ją dla maga wody? No dobra, wierzę ci. Porozmawiam z magami w zamku. Przyjdź jutro. Przekażę ci, co mi powiedzą. Dobrze, czyli mam przyjść jutro. Skoro tak, to spróbujemy załatwić tą całą sprawę. To tak, przyśpimy się może do północy. Czego tu szukasz? Odejdź! Proszę mnie nie bić. Czego tutaj chcesz? Odejdź! Nie, Boże, bo mnie zaczną lać zaraz. Proszę. Spryciarz! Dobra. Spróbujemy. Też z tego co widzę, to było głupie. Dobra, wczytam się. Kurde, nie, nie wczytam się, bo nie zrobiłam zapisu. Potrzebuję wolne łóżko. Halo, tupie wam po domu, możecie wstać? Moment, do rana. Sprycia! Wynoś się! I teraz tak. Margrit, cześć. Chwila. Mogłabyś ugotować mi specjalną zupę? Specjalną zupę? Co dokładnie masz na myśli? Ech, zupa z zęba tego ziela. Tak, dokładnie, zupa z zęba tego ziela. Do czego więc to potrzebujesz? Ja... Ach, właściwie to nie odgrywa żadnej roli. To byłoby urozmaicenie dla mnie. Wreszcie nie samo gotowanie mięsa. Jednakże zębate ziele to nie roślina, która rośnie na każdym rogu.
Powinienem załatwić kilka sztuk? Nie, to nie będzie konieczne. Mam kilka w magazynie. Są one jednak z powodu swojej rzadkości bardzo cenne. Jeśli miałabym ugotować z tego zupę, musisz mi zapłacić. A ile sobie za to życzysz? A więc 3 rośliny plus nakład pracy, myślę, że 90 sztuk złota załatwi sprawę. Ale mówię ci, zębate ziele jest bardzo wytrzymałe. Przy zrobieniu tej zupy z pewnością nie można się spieszyć. Może być tak, że będzie musiała stać całą noc w piecu. 90 sztuk złota to uczciwa cena. Dobra, wszyscy chcą ode mnie pieniądze. Czekaj, kobieto. Dobra, masz tę kasę. Masz. Masz to jest złoto na zupę. Bardzo dobrze, zabieram się bezpośrednio do pracy. Ach, jak się cieszę, że wreszcie mam jakieś wyzwanie. To dla mnie zaszczyt. Dobra, teraz mąż. Lepiej zostawię to w spokoju. Dobra, nie mogę. Hej, powinien być mądrzejszy. Zająłem się Magritte. A więc nie będzie nam przeszkadzała w nocy? Musisz to ogarnąć, jednakże kosztowało mnie to całe 90 złotych monet. 90 dla tego zębacza? Ale powiem ci coś, jak tylko będę miał moją paczkę, odpalę ci nieco za twój wysiłek. W każdym razie, dobra robota. Myślę, że gdzieś koło północy możemy zaczynać. Przyjdź później. Dobra, czyli przyjdziemy. Tymczasem. Przejrzyjmy sobie tą listę. Nic się w związku z tym nie zmieni. Nie zlecenie, tylko to. 2 kawałki siarki, 4 kawałki węgla, 1 roślina szczawiu. Szczaw na pewno mam. Węgla nie ma opcji, że mam. Dobra, w sumie, gościu, zrób mi strzały. Doszło do mnie to i owo. Ludzie mówią. Ta, proszę, dziękuję bardzo. 6 strzał. Słyszę o tym po raz pierwszy. Dobra, przejdę się po twojej chacie, niestety. Czy macie węgiel? Odejdź! Nie macie węgla, więc wychodzę. Kurde, gdzie ja mogę znaleźć węgiel? Pewnie Marguerite sprzedaje węgiel, ale ona będzie chciała za węgiel 1 000 000 pieniędzy. Tak dalej być nie może. Dobra, pójdę zobaczyć, czy ona to sprzedaje. Ty mały, parszywy Fak, złodzieju. Nie chciałam wziąć kiełbasy. Muszę teraz powtórzyć wszystko. O, dobra, wytnę wam ten moment i spotkamy się za moment. Czego tu szukasz? Odejdź! No, wynoś się! Hej, ty! Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? To było przecież jasne. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Dobra, myślę, że to jest wszystko to, co powinnam teraz była zrobić. Oczywiście nie pamiętam już. A, jeszcze strzały u Thorstena. Było dokładnie tak. Zrób mi kilka strzał, super. Ja bym tego nie zrobił. A u tamtego już byłam? Skąd ty to masz? Wydaje mi się, że byłam, ale w sumie się teraz przespałam, to może będę mogła tą książkę. Czemu nikt mnie nie słucha? Cześć. I co z tą książką? Nawet o tym nie myślałam, ale masz szczęście, magowie mi ją dali. Powiedzieli, że znają tego Aguasa dość długo i że już pożyczał tę książkę kilka razy, dlatego dali mi ten egzemplarz. Bardzo dobrze. Ale tylko dlatego, że dali to tak łatwo, nie oddam ci tego tak po prostu. Skąd mam wiedzieć, czy można ci ufać i naprawdę znasz tego maga? Chyba nie mówisz poważnie. Dam ci tę książkę, gdy tylko Varro, przywódca żołnierzy przed zamkiem, będzie ci ufał i mi cię poleci. Czy ty sobie, gościu, ze mnie żartujesz? Dobra, czyli idziemy do tamtego strażnika. Ludzie mówią różne rzeczy. Cześć, polna jagódko. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Dobra, Varro, weźesz mi pomóc, człowieku. Aha, czyli ja nawet nie mogę cię o to poprosić. Świetnie. Pocieszyło mnie to. Dobra, powiem tak, co mówi mi dziennik?
Paul był zachwycony, że Magritte nie będzie przeszkadzała w nocy, powinien przyjść do niego w nocy. Dobra, to zaraz. Ten przeklęty Ingmar nie chce mi oddać tej książki, tak po prostu. Powinien najpierw przekonać Varro, przywódcę żołnierzy przed zamkiem. Dopiero wtedy Ingmar mi zaufa i da książkę. Dobra, czyli musimy się teraz zająć Polem. Tak mi się właśnie wydawało. Także prześpimy się do północy. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Czego tu szukasz? Odejdź! Do północy. Spryciarz! Super, i teraz idziemy do pola. Podejrzewam, że on będzie tu spał. Tak. Czego? Można ja iść. Dobrze, teraz wykusz Thorstena z domu. Okej. Okay. Jak mam to zrobić? Ja wiem, powiedz mu, że na zewnątrz jest jakiś gruby ścierwojad przed bramą. Nie mam pojęcia, kombinuj. Tak myślałem. Dobra, bo ta robi faktycznie w kuchni. Wstawaj, Thorsten. Och, dlaczego mnie budzisz do diabła? Na zewnątrz jest ogromny potwór, potrzebuję twojej pomocy, by go pokonać. Ach tak? Więc idź do strażników z tym potworem, to nie jest mój problem. A teraz zostaw mnie w spokoju, chcę spać. Hej, to jest naprawdę pilne, to bydle jest cholernie niebezpieczne. Nie obchodzi mnie to, dobranoc. Cholera, bez twojej pomocy sobie nie poradzę. No dobrze, zatem zabijemy tego ogromnego niegodziwca. Pójdę przodem, za mną. Okej. Okay. No i gdzie jest teraz ten niebezpieczny potwór, he? Musiał uciec. Jasne, przypadek, że potwór uciekł. Teraz posłuchaj mnie dokładnie, kolego. Nie znoszę ludzi, którzy pozbawiają mnie mojego snu. Jeśli nadal chcesz, abym robił dla ciebie strzały, płacisz teraz 3 sztuki złota za sztukę. Dobrze, dobrze, człowieku, wracaj na ziemię, to się nie powtórzy. Taką mam nadzieję, wracam z powrotem. Znowu jedna z tych głupich bestii. No, w sumie możesz mi zabić te krwiopice. Tylko nie chcę bić Thorstena. No i mi sksułeś expa. Jak mogłeś, ty idioto? Co za wredota. Dobra, to chyba idziemy z powrotem do pola. Mogę spać w tych łóżkach. Jest akurat wolne. Także do ranka się prześpimy. I Paul już tutaj stoi. Przecież. Dałeś radę ukraść paczkę? Tak, wykonałem cholernie dobrą robotę. Wreszcie mam moje maleństwo z powrotem. Jeśli chcesz, mogę ci teraz sprzedać ziele. Zostaw, ta rzecz nie jest przyczyną rozwiązania moich problemów. Błyszczące monety były mi kiedyś bliskie. No dobrze, tutaj masz swój udział. Wybornie, miło robi się z tobą interesy. Dobra. I teraz tak, ty pewnie już masz też dla mnie zupę. Hej, ty! Twoja zupa jest wreszcie gotowa. Myślę, że smakuje dość dobrze. Czy ma to jakieś skutki uboczne? Tego nie mogę ci powiedzieć, bo w końcu był i jest eksperyment. W porządku, wielkie dzięki za twój wysiłek, Magritte. Lubisz mnie wreszcie? Nie lubisz mnie. O nie. Dobra, co dalej? Hej, ty. Brutusik. Paul. Kradzież ziela będzie prosta. No, nie wydaje mi się, że będzie taka frosta i prosta. Odłóż Jezus, broń. Schowaj tę broń. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dobra, mam już wojownika w broni, także jest fajnie. Nauczyłam się zręczności, plus 10. Za pomocą mojej pięknej książki. Nauka zręczności. 5. I 5. Super. Teraz myślę, że będę mogła ich już okraść. Cześć, Paul.
Kradzież tego ziele będzie prosta. Udało się. Brutus. Dość prosta. Też się udało. Dobra. No to w sumie już tutaj więcej nie zrobię. To przepraszam bardzo. Jak ja mam udowodnić temu gościowi, że jest wszystko w porządeczku? Będzie cholernie trudno to ukraść. No nie wątpię, ale się zapiszę i sprawdzę. Złodziej, czekaj no! Ojejku. Upsi. Dobra. To teraz tak. Muszę pomyśleć, co dalej zrobić. Z tymi żołnierzami. Ostatnie kilka dni były dla mnie ciężkie. Potrzebuję teraz po prostu spokoju. Tak, tak, już idę. Pogadam sobie z nimi. Aha, dobra. Wy wszyscy będziecie mówić do mnie to samo. Tak. Dobra. To mi za bardzo nie pomoże. Nie musisz mnie o to pytać. No to chyba musimy iść do kopalni siarki. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Może tam znajdziemy troszeczkę węgla i będziemy mogli coś ruszyć. Zapomniałem, że nie mogę wchodzić do chatek. Zrywaj się! Dobra, już idę, no. Nie prójcie się. Pewnie się coś tu porespiło znowu na drodze. Jest krwiopijca. Ale ja już mam teraz łuczek. A to mały krwiopijca. Mam troszeczkę strzał. Pięknie. Opłacało się dać sobie wzręczność w to wszystko. Pewnie tam jest jeszcze więcej stworzeń niż w ogóle istnieje na tej ziemi. W sumie mogłabym też iść po ochronę darmową. Tak naprawdę, bo już troszeczkę żeśmy rzeczy pozabijali. Stworzonek. Ale dobra. Teraz potrzebujemy iść do góry. A taka sprawa, tutaj jeszcze nie byłam. Ciekawe, co tutaj znajdę. Jak tam stoję z czasem? Jeszcze mamy troszeczkę czasu. Chrząszcze. Lekki orkowy topór. Martwy myśliwy. O, miał pas ochronny. Nic tu nie ma. W sumie to chrząszczyki bym sobie... Czemu nie ściągam chrząszcza na dwa hity? To już jest dziwne. Dobra. Cześć, konarku. Czy ja jestem w stanie wejść na górę? Jak najbardziej. Skórzany mieszek. Polna jagódka. O, kolejna polna jagoda. Tu mamy na bank smoczy korzeń. Raczej wyżej już nie jestem w stanie wejść. A ten most? Co to jest? Aha, bo zaraz przecież będziemy w sumie szli na górę, nie? Niczego tu nie znajdę. Dobra. A odnośnie tego martwego myśliwego, co mi mówi dziennik? Znalazłem w doroślach martwego myśliwego. Został zabity przez orka. Dobra. Więc może pójdziemy o tym komuś zawiadomić. Zanim pójdziemy do kopalni siarki. To poszłabym powiedzieć o tym ludziom w mieście. No bo jednak oni tam handlują z tymi całymi myśliwymi. Raczej się nie spodziewali takiego zagrożenia. I w ogóle skąd tutaj orkowie gdzieś mogą być? Po tej stronie. Cześć, Karl. Znalazłem w pobliżu martwego myśliwego. I? Nie brakuje go tutaj czasem? Żaden żołnierz się nie upomniał, chyba by go nie przegapił. Ale może powinien porozmawiać z Thorstenem albo Margrit, którzy mieli bliższy kontakt z myśliwym. Dobra. Thorsten. Ej, powiedz, no byłeś w mojej chacie? Nie, dlaczego miałbym wyjść do twojej chaty? Bo od chwili, gdy byliśmy za miastem, brakuje mi teraz czegoś ważnego. Ale wtedy byłem z tobą za miastem, jak mógłbym w tym samym czasie wejść do chaty? Będę ci miał na oku. Znalazłem martwego myśliwego przed wioską. Na jej nosa, mam nadzieję, że to nie jest rak. Przeszukałeś zwłoki? Tak, znalazłem ten oto pas. O nie, to naprawdę należało do rarka. Wiesz, jak to się stało? No cóż, nie było mnie przy tym, oczywiście, jednak znalazłem również przy nim orkową broń.
Na Einosa, ork powiadasz. Tutaj powinieneś pilnie o tym powiedzieć przywódcy strażników Varro. Było dokładnie tak, jak mówisz. Potrzeba ci teraz nowego dostawcy? Tak, rzeczywiście ludzie potrzebujemy kogoś. Ale znaleźć równie utalentowanego i niezawodnego człowieka do pracy zajmie prawdopodobnie trochę czasu. Ja mógłbym dostarczyć w międzyczasie surowe mięso. Niezły pomysł. Co powiesz na 4 sztuki złota za udko? No spoko. Bardzo dobrze, trzymaj, weź pas swego poprzednika. Może tobie przyniesie on więcej szczęścia niż jemu. Nie musisz mnie o to pytać. Przynoszę świeżą dostawę mięsa. Bardzo dobrze, w takim razie pokaż mi swój towar. Tutaj masz mięso, oczywiście najlepszej jakości. Świetna robota, chłopcze, co twoja nagroda? Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Idziemy jeszcze zapytać Magritte i później powiemy Varro od razu obok. Hej. Cześć. Aha, tobie już nie mogę. No to Varro idziemy powiedzieć. Znalazłem martwego myśliwego. Niech Einos ulituje się nad jego duszą, ale właściwie to co mnie to interesuje? Do moich ludzi nie należą żadne myśliwe. Może to prawda, jednakże zainteresuje cię z pewnością to, że ten myśliwy zginął z ręki orka. Orkowie, tutaj, na Einosa, jesteś pewny? Widziałeś to zabójstwo? Nie, jednak znalazłem broń tych bestii przy zwłokach. Więc moje najgorsze obawy chyba się potwierdziły. Wróg znalazł wejście do twierdzy. Zanim jednak zawiadomię paladynów w fortece, muszę być całkowicie pewny. Weź proszę 3 moich ludzi do miejsca, gdzie znalazłeś zwłoki, idź i poszukaj tropów. Jeśli orkowie będą się tutaj szwendać, musimy to wiedzieć najszybciej jak to możliwe. Dlaczego powinienem to dla ciebie zrobić? Dlaczego? Dlaczego? Bezpieczeństwo tej krainy jest zagrożone. Musimy wygrać tę przeklętą bitwę. Heroizm i szlachetność nigdy mnie nie wyróżniały. Potrzebuję do tego chociaż materialnej zachęty. Złoto? A więc jesteś najemnikiem. No dobrze, wynagrodzę cię, ale najpierw wykonaj swoje zadanie. Weź najlepiej 3 ludzi przy ognisku przed bramą do zamku, którzy obecnie nic nie robią. No dobra. Gdy patrzyłaś się na mnie, jakbyś chciała ze mną pogadać. Dobra, to tak. Teraz muszę się zastanowić. Mamy jeszcze troszeczkę czasu. Poszłabym poszukać tej siarki, chociaż i tak nie mam kilofa, więc może chodźmy zbadać z tymi ludźmi to. Tak czy siak, no wątek fabularny chwilowo musi poczekać. Są to rzeczy chyba bardziej poboczne. Tak, to chyba masz pecha. Powinienem zaprowadzić ciebie i twoich kolegów do martwego myśliwego, którego prawdopodobnie zabił ork. Powinniśmy poszukać śladów orków. Ach tak, zdecyduj, kiedy powinniśmy z tobą iść. Za mną. W porządku, prowadź. Dobra, tylko mi się nie zgubcie po drodze, panowie. Błagam. Dobra, jesteście. Cześć. Dobra, polna jagoda została zebrana. Tutaj takie kręte są te. Dobra, idziecie, może się nie zabijecie po drodze. Dobra, no to zaraz zobaczymy, co nas tutaj zaprowadzi dalej. Pójdziemy do tamtego miejsca. Czy wy idziecie za mną? Tak, idziecie za mną. Zrobię sobie zapis na wszelki wypadek. Gdyby się okazało, że jednak nie idziecie za mną. I co? I zaraz tam zobaczymy, czy coś się tam będzie działo. Mam takie przeczucie, że tam po prostu nagle jakiś ork się z dupska pojawi i wjedzie wszystkim w plecy. A w szczególności, kurczę, mnie. A ja nie będę za nic w stanie się obronić. To tutaj znalazłem zwłoki. Nie wygląda mi to na robotę orka. Ale to była orkowa broń. Powiem ci, co myślę. Miałeś małą sprzeczkę z myśliwym i zaszlachtowałeś go ze złości. Zdajesz sobie sprawę, co zrobiłeś, czy po prostu wymyśliłeś tę niesamowitą historię z orkiem? Nie, to nie było tak. Mówię ci, który ork zabije człowieka i zostawi swoją broń przy ciele? Nie, to było tak, jak powiedziałem. A więc sugeruję teraz wrócić do Varro i powiedzieć, co myślimy o tej sprawie. Nie, nie możecie, wściekliście mnie jak diabli. Tak, zauważyłem, jednak nie będzie można im zapobiegać, jeśli będziesz gnił w więzieniu. Wystarczy. Oh my god. Na Einosa, co ja zrobiłem? Ja nie... To musi być ten przeklęty artefakt. Tylko jak ja to wyjaśnię, Varro? Cholera.
powinien teraz porozmawiać z Varro. Powinien też zawiadomić mistrza Aguasa, co tu się stało. Dobra, czyli wracamy do wszystkich panów. Macie lepsze miecze ode mnie. Ma któryś z was węgiel? Raczej nie. No to fajnie. Nie ma czego plądrować. Dobra, to tak. Pójdziemy najpierw do mistrza Aguasa. Powiemy mu, co się tutaj wydarzyło. A później pójdziemy do Varro. Przy okazji możemy się tutaj pomodlić. O, pięknie. Liczba zwolnionych dusz. 3,15. Dobra. Chcę się pomodlić za potworów. To będziemy mieli... O nie, mogę od 20 dopiero. Bez sensu. Ale możemy za dusze ludzkie. Pomóc się za 3 dusze. Dobra. No, już nie siadaj. Proszę cię. Dobra. Zawiadomimy o tym mistrza. Hej. Aha, czyli najpierw powinna mi z Varro pogadać. No dobra. Przynajmniej dostałam jakiś bonus. W sumie, wiecie co, skoro i tak nie będę się uczyła siły, to sobie to wypiję. Bo tak jak mówię, chciałabym pod zręczność iść. O, kolejne gobliny jagody. Żebyśmy mogli założyć... Oh my god, nie spadnij, Boże. O Jezu. Żebyśmy mogli założyć sobie ten rapier. Oczywiście będę musiała najpierw uzbierać na rapier pieniążki, ale to... No gramy kawalornem, no to przepraszam, on jest myśliwym, zręcznym człowieczkiem, no to... O fuck, preriówka. Dobra, na szczęście udało mi się bardzo ładnie ustrzelić. Nie no, granie pod zręczność jest przegięte po prostu. Tylko wystarczy, żebym miała strzały. Więcej preriówek, tak? Przez bóle głowy straciłeś punkty zdrowia. Okej. Dobra, to musimy się teraz pospieszyć. Nie wiem, co ja mam mu powiedzieć, ale to po prostu... To wszystko tylko plotki. No cześć. Nie będziesz zadowolony. Orkowie zastawili na nas pułapkę. Wpadliśmy w zasadzkę tych plugawych stworzeń. Zasadzkę? Tak, kiedy przybyłem już na miejsce, gdzie znaleziono zwłoki, było już spokojnie. Badaliśmy miejsce zbrodni, szukając więcej wskazówek, kiedy jedna z tych bestii wyskoczyła nagle zza krzaków. Udało mi się jednak uciec. Pozostali żołnierze nie mieli tyle szczęścia. Niech Inos zlituje się nad ich duszami. Na Inosa, ale zasadzka jest dość nietypowym rozwiązaniem dla tych bestii. Zazwyczaj działają... Działają coś tam. A więc wydaje się, że chyba zmienili podejście. Będę musiał przekazać te wieści paladynom. Co teraz zrobisz? Nie mogę się zdecydować. Jednak zakładam, że paladynie broniący zamku mają wystarczającą podzielność uwagi. Co do ciebie, pokazałeś, że można ci zaufać. Myślę, że zadowoli cię mała nagroda. Proszę, weź to złoto. Ponadto Ingmar chciał wiedzieć, czy można ci zaufać. Z tą rekomendacją kwestia zaufania powinna być załatwiona. Czy ja wbiłam jakiś kolejny poziom? Nie, chwilowo jeszcze nie wbiłam niczego. Dobra, w takim razie idziemy po książkę dla niego. No, chyba w kolejnym odcinku udamy się już do kopalni siarki. Na to wygląda. Cześć, Ingmar. Varro mi wierzy. Tak, już mi powiedział, że porządny z ciebie człowiek. Mam nadzieję, że nie popełniam błędu, wręczając ci tę księgę. Oto ona. Dziękuję, wreszcie. Ale dbaj o nią i jej nie zniszcz. Dobra, czyli teraz powinniśmy iść w sumie do mistrza Aguasa, prawdopodobnie. Cholera, ból cały czas się utrzymuje.
No tak, utrzymuje się. Myślę, że na spokojnie mogę teraz iść się wkimnąć w łóżeczku. Skąd ty to masz? I takim oto sposobem zakończymy sobie ten kolejny odcinek. W kolejnym udamy się do kopalni siarki. Niestety nie mam kilofa, a nie mam zamiaru go kupować. Ile mamy złota? 388. W ogóle mogłabym w sumie u Magritte sprzedać syf. W ogóle, o cześć, zastanawiam się, gdzie ty jesteś. W co mam wierzyć? Pokaż mi towary. Jeszcze na koniec. Tego prawdopodobnie nie kupię od niej. Ale tak, orkowy topór. W ogóle, czemu ty tak mało kasy za to chcesz? Nikt mnie nie pytał o zdanie. Strzały to sobie zostawię. Tak mi się właśnie wydawało. Ten pas ochronny muszę sobie założyć. Poczekajmy, co się stanie. Dobra. Nie, tego nie dostał. No i w takim razie trofea też możemy, widzę, sprzedawać. Nikt mnie nigdy nie pytał o zdanie. Skręty bagiennego ziela, pęk strzał. O, mogę to otworzyć sobie. Naprawdę tak myślisz? Srebrny pierścionek. Mnie i tak nikt nie słucha. Dobra, skórzany mieszek sobie otworzymy. I pęk strzał. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Plus poprosimy, żeby mi zrobił strzały. Cześć. Mam jakieś mięso? Mam. Tak nie może. Dobra. Zrób mi kilka strzał. Tak dalej być nie może. Super. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzę, że Gan już tutaj stoi i czeka na mnie. Także w kolejnym odcinku zagadamy sobie z Ganem i udamy się prawdopodobnie do kopalni siarki. Do usłyszenia. Cześć.